Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jakie mody stosuję do Supermarket Simulatora. Jakie mody mi się sprawdzają, z jakimi były problemy, jakie działają, jakie nie działają. Więc wszystko o modach, które stosuję, Wam powiem. Pierwszy mod, który właśnie już widzicie, to jest własna nazwa sklepu. To jest mod, który powoduje, że możecie ten sklep sobie skonfigurować, tak? On nazywa się Store Customizer, czyli oprócz tego, że możecie dać własną nazwę sklepu, możecie zmienić kolory ścian, podłogi, regałów nawet. Zaraz Wam to zresztą pokażę, jak to działa. Ja tu wiele nie kombinowałem, bo ciężko mi też było to wybrać. Ustawiłem sobie taki jakiś tam fioletowo-różowy kolor, jakoś mi się podoba. Kiedy jednak regały ustawiłem w tym samym kolorze, wyglądało to troszeczkę jak w burdelu. No moi drodzy, mały będzie dzisiaj niestety siłą rzeczy spoiler tego wszystkiego, co na moim kanale się dzieje, bo wrzucam odcinki codziennie Supermarket Simulatora, mam je troszkę na zapas nagrane, także siłą rzeczy w tym odcinku będzie mały spoiler tego, co się stanie w następnych odcinkach z tej serii. Swoją drogą, drogi widzu, zachęcam Ciebie do oglądania, bo się dzieje coraz więcej w naszym sklepie. Także zobaczcie, ten Store Customizer, możecie sobie wejść właśnie jak wchodzicie w komputer, macie tutaj taką zakładkę i tutaj sobie możecie wpisać nazwę sklepu, też możecie sobie nazwać magazyn, ja akurat sobie nazwałem magazyn Stonki i wszystkie rzeczy możecie sobie ustawić, zobaczcie, od, tylko tu potem fabrycznie się zmienia, nie wiem czemu, coś jest jeszcze tam schronione, pewnie będą musieli zrobić update, natomiast działa, widzicie, kolor się zapisuje, to wszystko działa, tylko tu może trochę inaczej też pokazywać. Ja sobie wybrałem tutaj na przykład kolor tekstu, no mi akurat na szyldzie żółty kolor tak jakoś odpowiada, ale możecie sobie wybrać, zobaczcie, tło i kolor czcionki, czyli cały szyld możecie, nie wiem, sobie zrobić, no jaki tu byście mogli sobie jeszcze wziąć kolor, no czarny to raczej średnio, no nie wiem, zielony na przykład z białym, to już tak naprawdę was tutaj inwencja, moi drodzy, ponosi. Zobaczcie, i się zmieniło. Chociaż jak sami widzicie, no nie wygląda to zbyt fajnie, nie? Znaczy taka żabka w sumie. Ten kolor teraz to taka żabka. A może tak zostawimy? Ale taki trochę ciemny ten kolor. Czasami te kolory trochę przekłamuję, jak widzicie. Tutaj jest jasno-zielony, a tam wychodzi ciemno. Także ja wolę sobie zostawić tak, jak miałem. Jakoś tak mi to odpowiada. I tu wszystko możecie sobie zmienić. Też możecie sobie zmienić właśnie kolor sufitów, no ja ustawiłem domyślnie na biały, tu na przykład jest coś takiego i zobaczcie, tak samo, nie wiem, możecie sobie regały ustawić, ja na przykład sobie tak ustawiałem kiedyś i regały możecie mieć zamiast białych, możecie mieć żółte, możecie mieć czarne, aczkolwiek ja Wam powiem szczerze, że tego, moi drodzy, nie stosuję, ale to tylko z jednego powodu tego nie stosuję, że jak widzicie, lodówki, zamrażarki zostają nadal w tym samym kolorze, także dla mnie no to jest troszeczkę w tym momencie bez sensu, tak? Nie, jakby to wszystko się razem zmieniało, to może bym kombinował, a że się nie zmienia, no to po prostu zostawiłem sobie fabrycznie białe, a zresztą też jakoś tak najbardziej mi pasują. No sufit jak dla mnie to nie jest biały, a jakiś taki szary, no ale to już tam się wytnie, tutaj się szczegółów nie czepiajmy. Także to jest drugi mod, który sobie ściągnąłem, bardzo fajny. Trzeci mod to jest w ogóle podstawa, to jest według mnie petarda. No teraz nie jedzie jakiś samochód, ale jest to mod, który pozwala nam ściszyć, moi drodzy, samochody. Także jest on rewelacją. Już, o, widzicie, jadą samochody i cisza. Możecie sobie ustawić, jak te samochody mają być ściszone. Strasznie mnie to klekotanie tych samochodów wkurzało, szczególnie, o zobaczcie, nawet podejdźmy bliżej i cisza. Ja to jakoś tam minimalnie wyciszyłem, bo tam te samochody mi do szczęścia niepotrzebne, natomiast strasznie mnie to wkurzało, kiedy byłem w sklepie i też nagrywałem do Was odcinek i te samochody tu klekotały. Kolejnym modem, w sumie nie wiem po co go zainstalowałem, ale ja tu często jak biegałem, to wieszałem się na tych drzwiach, więc wywaliłem drzwi, no i ja to sobie odgrywam w formie roleplayu, że tu roletę się zamyka na koniec sklepu. Także zobaczcie, nie ma nigdzie tych drzwi upierdliwych, ani tutaj. Szczególnie najgorsze drzwi to były właśnie te z magazynu, które nam troszkę tutaj psuły koncepcję z ustawianiem półek. Także nie ma drzwi i jest ok. Mod, myślę, że działa. Kolejnym modem, tylko z tym modem musicie uważać, bo ten mod mi trochę ostatnio nagrzebał. I
jeśli przesadzicie, to nie będzie wam to dobrze działało. Mówię o tym modzie, który pozwala wam ustawiać półki. Zobaczcie, jakbym się uparł, tą półkę bym i tak wstawił. Oczywiście, jak widzicie, minus się robi taki, że skoro lodówka wchodzi w ścianę, no to ściana przebija. Natomiast powiem wam, nie róbcie takich rzeczy. To wam tylko pomaga w jakichś ekstremalnych sytuacjach ustawić półkę. Ale nie róbcie takich rzeczy, dlatego że klienci nie będą mogli znaleźć tego produktu. Jeśli źle to poustawiacie i z tego, co zauważyłem, no nie wiem, może tu na przykładzie zamrażarek wam pokażę. Jeśli na przykład byście przekraczali, widzicie, ja nie przekroczyłem tej linii takiej jakby dostępu, nie? Jeśli mimo wszystko byście, a moglibyście to zrobić, bo zobaczcie, ja tą zamrażarkę bez problemu mógłbym tak ustawić, ale jeśli byście przekroczyli linię dostępu do danego sprzętu, tak, no to klienci nie będą wam mogli tego produktu znaleźć. No i teraz, ale na przykład w tę stronę, zobaczcie, jak macie taką szczelinę, normalnie byście tego nie ustawili. Możecie podjechać bliżej zamrażarką do zamrażarki i zobaczcie, jak macie ładnie ustawione. I to jest to, czego mi strasznie brakowało. Widzicie, że są takie na przykład szczeliny, które tutaj możecie, o, i to wszystko widzicie, jak ustawiacie. Ja tak na przykład najeżdżam, no teraz akurat krzywo ustawiłem, ale no możecie się tu pobawić, naprawdę daje wam to możliwości, no można powiedzieć, nieziemskie i no jak widzicie, no zupełnie inaczej to wygląda. Nie tylko trzeba tak dobrze trafić, wiadomo, no tutaj to ja akurat, jeśli chodzi o półki, to no jestem troszkę perfekcjonistą. A propos właśnie zamrażarek, to dzisiaj, czyli kiedy nagrywam ten odcinek, jest 1 kwietnia i absolutnie nie jest to żart prymilisowy. Kolejna rzecz, którą pobrałem sobie dzisiaj, właśnie ją testuję, więc jeszcze na ten moment wam nie powiem, na ile to działa, to są właśnie te zamrażarki. I bardzo dobrze, bo mnie to na przykład bardzo wkurzało na przykładzie kurczaków, że jeden karton kurczaków wchodził na połówkę, czyli w sumie 2 kartony kurczaków, czyli łącznie ich 8 wrzucaliście do całej zamrażarki. W tej chwili, jak widzicie, do całej zamrażarki wchodzi 16 kurczaków, czyli jakby tak, no 2 rządki, nie? Zawsze mówiłem, jest to realistyczne jak najbardziej, zawsze mówiłem o tym podczas mojej serii, kiedy uzupełniałem zamrażarki, że no coś z tymi kurczakami jest nie tak, że przecież ta zamrażarka ma znacznie wyżej tą szybę i mogłyby być 2 rządki. Ta zamrażarka jak najbardziej daje te funkcje. W przypadku pizzy, jak widzicie, to też działa, bo normalnie na taką połówkę wchodziło 16, teraz wchodzi 32. Tutaj tak samo. Nie wiem, czemu z tą pizzą to nie działa. No także przypuszczam, że wejdzie jakiś update, w którym oni to jeszcze naprawią. Mówię, ten mod akurat jest totalną świeżynką. I tak jak widzicie, w przypadku tych jakichś wege czy fasolki, no też zostało to przy 12. Widzę, że się tak kończy, jak było. Także w przypadku tych konkretnych 2 produktów czy 3, o, tutaj jeszcze z tymi ziemniakami, tak, bo akurat takie mam, czy frytki, to tak średnio działa, nie? Tutaj chyba nawet przekroczyliśmy trochę tą linię, więc tu może to działa, ale myślę, że oni to jeszcze po prostu zrobią do tego update. Właśnie, a propos pojemności, to kolejna rzecz, którą sobie zainstalowałem i zaraz właśnie wam powiem, jak to zrobić z tą zamrażarką. No i z tą półką, bo moi drodzy, mam półkę, zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5 półek. Normalnie, fabrycznie, w Supermarket Simulatorze macie półki czteropółkowe, regały czteropółkowe, tak? A my w tym momencie mamy regał, który ma 5 półek. Dla mnie rewelacja i tutaj tylko taka uwaga, może na czym bym tutaj wam przykładzie pokazać. No może tak sobie zobaczcie, że te pięciopółkowe regały, i one oczywiście działają, pracownicy uzupełniają towar na te półki, klienci kupują, także półka działa tutaj, nie ma żadnych uwag, wszystko jest identycznie jak było, więc to nic tutaj nie psuje. Natomiast, moi drodzy, te półki mają sens tylko do produktów takich, no, małych. Ja wam tutaj tak przelecę i wam pokażę. Zobaczcie, no w przypadku mąki spoko, nie? No bo to tak akurat idealnie pasuje. No w przypadku tej oliwy to tak też idealnie, nie? Ale zobaczcie, w przypadku już ziemniaków, oczywiście wrzucicie je, ale to już nie będzie wyglądało i tu macie przykład taki, że to nie wygląda. No ja natomiast te ziemniaki powrzucałem, bo i tak powrzucam kolejne i to się zakryje. Akurat stwierdziłem, że można przyjąć, że te ziemniaki są upchane. Akurat w przypadku ziemniaków to jakby zignorowałem, ale już nie zignorujecie tego, moi drodzy, w przypadku, zobaczcie, tutaj już troszeczkę jest tak bardzo, bym powiedział,
No bardzo na styk, widzicie? Tak troszkę już to nie wygląda. I to nie jest oczywiście wina półki, żeby była jasność, moi drodzy. To jest moja wina. No to się tam akurat, wiecie, zgina, więc to można przyjąć, że się zgięło, nie? To wchodzi idealnie na styk, ale na przykładowo to, jak ja to mówię, jaja level, sam to nazywam, wiem, że to się inaczej nazywa, ale ja na to mówię w odcinkach w serii jaja level, no to zobaczcie, już byście nie włożyli. No i dlatego tutaj między innymi, no już tym bardziej papier toaletowy, nie? Dlatego tutaj, moi drodzy, mam regał ten fabryczny czteropółkowy. No i tu jest jedyna wada, którą by można na ten moment powiedzieć, że zobaczcie, na łączeniu regałów, no to tak troszkę widać, że te półki się, no nie są idealne, no wiadomo, no skoro tu jest 5 półek, tu są 4, no to jest ta różnica, tak? Jedynie górna półka się schodzi. Natomiast, no, bym się może nie czepiał, ewentualnie jakaś dykta by się przydała, żeby to odgrodzić i nie byłoby widać, wiecie, o co chodzi. Bo tutaj jednak takie produkty jak na przykład ten, no to już nie wejdą na te czteropółkowe. Papier toaletowy też, a ja nawet wam pokażę, bo tutaj na próbę te papiery włożyłem na te półki i zobaczcie, on ten papier i tak troszkę wyżej wystaje, no to już nie wygląda, nie? No, na razie tak wrzuciłem, bo też będę tutaj przestawiał. Ten regał jest nowością, więc jeszcze tak na razie to testowałem i nie zastanawiałem się, gdzie wstawić tradycyjne regały, ale jakby ktoś pytał, to od razu tutaj też powiem, że no staram się robić działami to, więc też nie chciałem robić kombinacji. Wolałem już wstawić tutaj regał, który ma 4 półki jednak, ale mieć produkty tematyczne niż robić jakieś kombinacje alpejskie. Także moi drodzy, jeśli chodzi o zamrażarkę i o te regały, no to jest nic prostszego. Normalnie zamawiacie to, słuchajcie, w komputerze. Jak zainstalujecie tego moda, wchodzicie sobie tutaj w market i w meble. I macie pięciopółkowy regał, tak, za 250 euro. Znaczy u mnie teraz jest euro, to jest kolejny mod, to za chwilę do tego przejdziemy. No i macie tam zamrażarkę powiększaną, podwójną, za 700. No normalna chyba 500, tak nie, 400 normalna kosztowała. Więc jak widzicie, no jest to droższa zamrażarka, więcej ona pieniędzy kosztuje, natomiast no dla mnie na przykład w przypadku tych kurczaków jest wygodniejsza. I teraz uwaga, moi drodzy, bo dzisiaj też weszła aktualizacja moda z półką. I okazało się, ja nie mogłem dojść do tego, który mod rozwalił mi licencję. Jak zainstalujecie starszą wersję moda z półką i te licencje wszystkie wam znikną, to wgrajcie najnowszą wersję moda z półką, licencje wam się przywrócą. To była jedyna rzecz, którą ten mod psuł. Jak widzicie, u mnie to już działa, jest wszystko dobrze, wgrałem update i jest gitarka. Kolejna rzecz, to tutaj już będzie mega spoiler, moi drodzy, mega spoiler, bo dopiero za parę odcinków o tym będzie na moim kanale w serii z Supermarket Simulatora. To jest powiększony magazyn. To jest magazyn, ten mod na powiększony magazyn. I tu też taka uwaga, ja się z tym dość mocno, moi drodzy, męczyłem. Nie chciało mi to działać. I okazuje się, że miałem już najnowszą wersję gry, tak? Najnowszą wersję Supermarket Simulatora, a mod tej wersji nie obsługiwał. I dlatego mi to nie działało. Kiedy wszedł również update tego moda do najnowszej wersji gry, jak widzicie, to działa. I są jeszcze takie ładne płytki na podłodze. Według mnie 100 razy ładniej. Ja tutaj oczywiście, mówiąc pod kątem serii, no to wykosztowałem się nieźle, żeby to zatowarować. No co zrobić? No co zrobić? No inwestycyjne, jak ja to mówię, na serii. Kolejny mod, którego używam i który polecam, jest dla mnie bardzo praktyczny, to jest taki ręczny skaner. I moi drodzy, zobaczcie, podchodzicie do etykiety produktu, tutaj gdzie macie ilość, klikacie. Pik. I zobaczcie. Tylko teraz chyba nie wczytało, bo nie mieliśmy marketu. Nie, wczytało. I zobaczcie. To, na co klikniemy, czyli praktyka tego jest taka. Możecie sobie chodzić po sklepie, widzicie, że wam się jakiś towar kończy. No na przykład tutaj te ciastka mi się kończą. Klikam na ten tutaj kwadracik z etykietką, tak? I mi dodaje do koszyka. I tak sobie mogę cały sklep, widzowie, przejść. O, tu na przykład kawa, tak? Tutaj na przykład też kawa. No i tak sobie mogę cały sklep przejść. Widzę, gdzie się co kończy. I sobie klikam. No i potem to sprawdzam w komputerze w zamówieniach. Teraz to jest kolejny mod, który zainstalowałem.
według mnie to w ogóle już powinno być fabrycznie. No tutaj wam akurat teraz nie pokażę, ale mogę na magazynie coś kliknąć, żebyście widzieli. No to sobie tam z 10 razy kliknę czokpiki na przykład. Proszę bardzo. I teraz zobaczcie. Wchodzimy w ten koszyk śmieszny i mamy 16 produktów. Czyli to jest kolejny mod, który pozwala mi zamawiać więcej, wrzucać więcej do koszyka niż te 10 produktów. Dla mnie od początku to zamówienie na 10 produktów, tylko ten limit, to było bez sensu, to było totalnie bez sensu, tak? Więc tutaj mamy to, a kolejna rzecz to jest jeszcze kolejny mod. Tutaj, jak widzicie, jest taki haczyk, który sobie odznaczamy i oczywiście, że trzeba zapłacić za to w tym momencie 48 euro. Zobaczcie, tak byśmy za dostawę tylko 8 euro zapłacili. Kiedy klikniecie to, płacicie 48 euro od całego zamówienia. No teraz wam tego nie zademonstruję, bo już mam cały magazyn wypchany po brzegi. I wtedy te produkty dostarczane są od razu na magazyn. W praktyce wygląda to tak, że jeśli zamawialiście produkt, to one tutaj wam się ustawiały, tak? I wy musieliście biegać z tymi kartonami, wnosić je do magazynu i wtedy dopiero z magazynu pracownicy roznosili na sklep. W tej chwili wygląda to tak, że jeżeli byście już sobie urządzili ten magazyn, ja to też tak zrobiłem, to wam mogę takiego protipa zlecić tutaj i zdradzić, że najpierw poustawiałem sobie te wszystkie regały. Totalnie od zera kombinowałem, jak ustawiać. I oczywiście ja wiem o tym, że tu pewnie jeszcze jeden rząd by więcej wszedł, ale nie chciałem mieć tego tak nakichane. Ja tu chciałem mieć trochę takiej przestrzeni. Zresztą tu, moi drodzy, jest około 70 regałów, ale o tym w odcinku dotyczącym serii. Tutaj nie będziemy o tym opowiadać. I moi drodzy, powstawiałem te regały i potem zasada jest tylko taka. Bierzesz dany produkt, który sobie zamówisz, przybiegasz z tym kartonem. Jedyne, co musisz zrobić, to wstawić ten produkt na półkę. Ja to robiłem tak, że na przykład mając tutaj, nie wiem, te Boom, tak? To miałem jeden karton, wrzuciłem tu, zdjąłem, wrzuciłem obok, potem wrzuciłem tu, wrzuciłem tu, wrzuciłem tu i wrzuciłem tu. Czyli 6 razy wrzuciłem, bo każda półka jest inaczej liczona, nie? No i potem widziałem, że jest to duży karton, że dwa wchodzą, bo już to, jak już miałem ten karton na półce, no to się domyśliłem, że wejdą dwa na siebie. No to wtedy wiedziałem, ile mam zamówić. No to sobie policzyłem, że skoro mamy raz, dwa, skoro mamy trzy półki i na każdej by weszło cztery, no to teoretycznie byśmy mieli 12, no ale skoro już jeden karton mam, no to sobie odjąłem ten jeden karton i zamówiłem 11. I w ten sposób tak perfekcyjnie mi do pełna to uzupełniło. I czy to moim zdaniem, bo jak mnie znacie i znacie moje podejście do modów, czy, więc tutaj musi być komentarz, czy to moim zdaniem jest mod, który by za bardzo ułatwiał, był nierealistyczny? Odpowiedź brzmi nie, no bo skoro z niego korzystam i uważam, że jest super modem, to absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy mieli taki cały magazyn uzupełniać na zasadzie biegania stąd i uzupełniania, no to by można tak zwanego kociokwiku dostać. Z drugiej strony już w grze powinno być to ustawione, bo zobaczcie, stoją sobie gagatki i nic nie robią, tak? Jakieś bliźniaki ich tutaj w ogóle, ale to są ci magazynierzy, dwóch ich mam na ten moment już. No i moi drodzy, no ci magazynierzy nie brali towaru, który wy zamawialiście, więc ani nie brali go, żeby wam dostarczyć go do magazynu, chociaż moim zdaniem powinni, ani tym bardziej nie brali go stąd, żeby dostarczyć go do sklepu. Więc no było to bez sensu, tak? No skoro zatrudniasz magazyniera, to taką pracę powinien wykonywać. I ten mod za ciebie tą pracę jakby dostawy wykonuje, ale nie jest to totalnie nierealistyczne, bo jak widzisz, pewnie im więcej tych produktów jest, możemy przetestować to, moi drodzy, bo w koszyku możecie mieć nawet ze 100 produktów. No nie wiem, poklikam sobie, byle jak. Bo to teraz nie chodzi, ja nie będę tego zamawiał, tylko chcę poklikać. Zobaczymy, czy ta kwota nam się, moi drodzy, zwiększy. Więc zawsze możecie właśnie, używając tego skanera, zobaczcie, jaką macie wygodę. Możecie sobie chodzić po magazynie, widzicie, gdzie wam kartony się kończą, klikacie tym skanerem, tak? Łatwo wam wtedy ilość wyliczyć, bo widzicie, że na przykład, no łatwo to wyliczyć, tak? Ile kartonów wchodzi. No tutaj wchodzi 6 łącznie na jedną połowę półki, czyli 12 kartonów na całą półkę. Ja to sobie akurat tak ustawiałem i też wam polecam, według mnie to jest wygodniejsze, że zobaczcie, mam jeden rodzaj sera, to jakiś tam parmezan akurat,
w takim rządku, czyli ja to identycznie ustawiam jak na regałach w sklepie. Tutaj obok, skoro są takie same kartony, cyk, 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 analogicznie. Czyli mamy trzy połówki regała na jeden produkt, nie? Jeżeli produkt jest naprawdę chodliwy, no to wtedy jest cały, ale to już tam nie pamiętam. I zobaczcie, tutaj akurat troszkę inaczej zrobiłem z sokiem pomarańczowym, dałem go na całość, bo tak akurat te kartony są nie za duże, znaczy właśnie są duże i nie za dużo wchodzi towaru, nie? I dlatego tak, z wodą zrobiłem podobną sytuację, ale z cukrem już to jakoś rozdzieliłem, tu akurat inaczej to sobie poukładałem, bo ten cukier Pablo i zobaczcie, w ten sposób też podzieliliśmy dwa regały na trzy produkty i każdy z tych produktów ma cztery półki. To też jest genialny pomysł, to też wam polecam, jeśli chcecie właśnie i macie równe kartony, tak, tak jak tu, one wszystkie są równe wielkością. To robiąc to w ten sposób, że dajesz cztery półki na przykład tu, na drugi produkt dajesz cztery tu i wtedy od góry też masz cztery półki na jeden produkt. Wtedy każdy z produktów ma tyle samo półek. Ale to taki protip przy tym wszystkim. I jak już pewnie widzieliście, tutaj tego nie widać, ale to zobaczycie sobie tutaj. Kolejny mod, który wprowadziłem, to... I te mody oczywiście, o których teraz cały czas mówię, one działają. Jeśli coś jest nie tak, coś było nie halo, coś nie ryn, to też o tym no powiedziałem. Kolejna rzecz, jak widzicie, mamy ceny ustawione. Jest to mod na automatyczne ustawianie cen i ten mod zawsze nam ustawi cenę o tego grosika. No, ja wiem, że to jest cent, ale ja zawsze tutaj prowadząc sklep mówię, że to jest grosik. Już nastawiam się, że w końcu będzie waluta polska, bo jednak żyjemy w Polsce, więc tu nie czepiajmy się szczegółów, że zawsze ten grosik jest tani, widzicie? Cena sugerowana jest 5,52, ja mam ustawione na 5,51. Ja sobie tego moda po prostu tak skonfigurowałem, żeby to było zaokrąglone. Czasem o 2 grosze jest różnica, jak widzicie, 27,25. I oczywiście możecie też tego moda sobie ustawić, żeby ceny były wyższe. Jeżeli chcecie mieć wyższe ceny o jakiś tam dolar, czy 50 dolarów, czy w tym przypadku euro, czy tam możemy sobie domniemywać, że złotówek, to jak najbardziej możecie też to ustawić. Ja akurat sobie ustawiłem na minus. No i mamy walutę właśnie euro. Tutaj też na kasie to, żebym mógł wam pokazać, musiałbym pewnie uruchomić dzień sprzedaży. No zrobimy to. Zobaczcie, kolejny mod, on też dzisiaj miał swoją aktualizację, bo poprzednio działało to tylko na ten czytnik, powiedzmy, a na to już nie działało. To jest ciemny motyw kasy. No może taka pierdoła, dla mnie to dosyć istotne się wydaje. Bardzo mi się to, jak widzicie, podoba, ale już też czytałem info na stronie tego moda, że w następnym update'cie będzie możliwość ustawiania kolorów. Czy zmieniłbym kolor czcionki pieniędzy? Myślę, że nie, ale może te tło można tam pozmieniać. Także spodziewajcie się następnego update'u, w którym będziecie mogli to ustawić sobie. No dobra, to ja, żeby pokazać wam jeszcze kolejne mody. Tak, o modzie z samochodami wam mówiłem. Jeszcze sobie, moi drodzy, ściągnąłem... Musimy otworzyć sprzedaż, żebyście mogli się przekonać. Jeszcze sobie ściągnąłem moda na lepszych kasjerów. I oczywiście ja chcę, żeby to było realistycznie, więc wy zobaczycie, jak to też działa w praktyce. Uważam, że takie ustawianie ekstremalne, nierealistyczne to też no, psuje zabawę, więc tu wam nie polecam. Ale o co mi chodzi lepszych kasjerów? Chodzi o to, że jak zauważyliście, ci kasjerzy w samym supermarkecie no kasują te produkty bardzo ślamazarnie i to naprawdę bardzo ślamazarnie. To znaczy ja stojąc na kasie potrafiłem obsłużyć dwóch klientów, podczas gdy mój kasjer obsłużył tylko jednego. I właśnie to zmienia nam prędkość kasowania. Ja to zostawiłem na domyślnych ustawieniach. Działa to dobrze, tylko zobaczmy, żeby jakiś kasjer tu kasował. Stańmy sobie. Patrzmy. O, widzicie, cyk. Normalnie skasował. No akurat jeden produkt wyboru tutaj nie było. Oj, tu pan we mnie wszedł. Moi drodzy, co tu się dzieje? Wchodzą we mnie, muszę się przesunąć. O, tu tak akurat po jednym produkcie ma. Więc zobaczymy. Właśnie, przy okazji sprawdzimy, czy te zamrażarki widzowie działają. Czy tutaj, ale na razie nikt nie pisze, że czegoś nie mógł znaleźć, więc... Bo to też wam da feedback, nie? Jeżeli by był komunikat, że ktoś nie mógł czegoś znaleźć, to znaczy, że zamrażarka nie działa. Ale ja na razie nie widzę, żeby ktoś był niezadowolony. Kolejna rzecz, moi drodzy, to wam chcę właśnie te euro pokazać, które są w kasie jako faktyczne, prawdziwe pieniądze euro.
No ale to musi przyjść klient. Tutaj też, moi drodzy, ja liczę na to, że w końcu będzie polska waluta. O, widzicie? Może tak, nie wiem, czy to słyszeliście, ale zobaczcie. O, tu się przyjrzyjmy, jak pan kasuje. Widzicie? Jest to takie kasowanie, bardziej bym powiedział, realistycznie. O, widzieliście, pani płaciła euro, także super. Fajne. Tutaj mi się też ściągnął, bo ja miałem taką paczkę, taki mod na więcej klientów. Ja go później sobie aktualizowałem i tak, co do moda z większą ilością klientów, to się nazywa More Customers. On jest oczywiście słusznie dopiero od 40 levelu działa i bardzo dobrze według mnie. Natomiast powiem wam tak, to mam dwojakie zdanie. Z jednej strony uważam, że to jest niefajne, z drugiej, że super. Dlaczego? No niefajne, bo trochę takie na trochę takie oszukiwanie, można by powiedzieć. Ale z drugiej strony patrząc, no masz więcej klientów, to i tak twoim zadaniem jest uzupełnienie towaru. Ja i tak tu biegam po półkach, część towaru. To nie jest tak, że wszystkie towary mi pracownicy uzupełniają. Zobaczcie, kawy, jakieś tam rzeczy ja będę uzupełniał sam. Zwiększa to znacznie liczbę klientów. Faktycznie, co widać w statystykach dziennych, może wam zdążę to pokazać. Zmienia to obroty, no bo jeżeli ja na tym etapie, na tym levelu robiłem gdzieś koło 4800 obrotu dziennego, to przy takiej większej liczbie klientów spokojnie te 10 tysięcy można wyciągnąć. Natomiast minus, według mnie ten level sklepu zbyt szybko wchodzi, nie ma już tej takiej adrenaliny, więc ja wam powiem szczerze, tu bym wam polecał tego moda stosować tak okazjonalnie. Ja wam teraz pokazuję, jak on działa. Ja czasem pod jakieś akcje, że jest dużo klientów, jest ta adrenalinka, że czy się wyrobimy, spoko. Ale ogólnie planuję to po prostu wyłączyć i normalnie grać, bo jakby też mocno wymiatają ten towar z półek. I to naprawdę będzie widać po całym dniu. Zresztą sami widzicie, ile tych klientów chodzi. Kolejny mod, który też po części... O, widzicie, działa zamrażarka. Kolejny mod, który też po części dotyczy klientów, to jest mod... O, ktoś czeka do kasy, to może euraski zobaczycie. To jest lepsze zachowanie, lepsze... O, proszę bardzo, pani, zobaczcie, płaci w euro, cyk. Mamy euro. Z tą różnicą, że w dolarach było 25 centów, jeśli dobrze pamiętam, no tu jest 20, ale to działa wszystko tak jak trzeba. Zobaczcie, dajemy 20, liczy jako 20, także nic tutaj się... Moi drodzy, nie zmienia, wszystko działa i są euraski w kasie, nie spotkałem się tutaj z problemami żadnymi. Dobra, ja już bym chciał z tej kasy zejść, no przecież nie będę tutaj sprzedawał. Także to działa, to jest naprawdę spoko. O co chodzi z tą lepszą logiką klientów? No na przykład, w tej chwili mamy 4 kasy, znaczy ja jestem na 4, ale generalnie są 3. O, tutaj akurat na kasy narzekają, no ale to przez to, że jest tyle klientów. No trudno, no już poświęcę pod ten odcinek się i nie będę na tej kasie stał. Chodzi o wybieranie kasy, bo nie wiem, czy zauważyliście. Zazwyczaj działało to tak, że ty stałeś na kasie, miałeś dwóch kasjerów, te kasy były puste, ale ludzie ustawiali się w kolejce i tak do ciebie na przykład, albo odwrotnie. W tej chwili klient wybiera tą kasę, której po prostu jest mniejsza kolejka. No czyli tak na logikę realistycznie, stuprocentowo, nie? Kolejny mod, który jeszcze tutaj używam, bo ten magazynier też się strasznie obijał i chodził tak, jakby chciał, a nie mógł, w luksie mówiąc wprost, ustawiłem sobie prędkość. Zobaczcie, i w ten magazynier ja i tak bym biegał, więc znając życie, ja bym to 2 razy szybciej rozładował, tak, biegając. Ale jak widzicie, prędkość magazyniera jest przyspieszona, a nie jest też taka jakaś, nie wiem, sztuczna, tak? Jest taka w miarę realistyczna. To by było to i coś jeszcze miałem, moi drodzy. Półki wam pokazałem, zamrażarki wam pokazałem. Jak widzicie, wszystko pięknie działa. Pokazałem wam to na tego moda na ustawianie mebli. Tylko tu mówię, mam uwagę, uważajcie, nie przesadzajcie. To znaczy nie róbcie jakichś ekstremalnych, bo zobaczcie, ja mógłbym ten regał też tak wstawić. Tylko tym popsujecie sobie po prostu, no klienci nie będą widzieli tych produktów, tak? Czy nie będą mogli ich kupić, no a zresztą sami rozumiecie, że jeśli lodówkę wstawić, a może wam nawet zademonstruję, o, pani chce kupić kolej, zaraz stwierdzi, że nie mogła znaleźć. Patrzcie, nie mogła znaleźć? No, nie mogła znaleźć coli. Widzicie?
Znaczy nie napisała komunikatu, ale nie kupiła, no bo nie mogła jej znaleźć. Także no to już pominę estetykę, że to po prostu nie wygląda, jeżeli tak wstawicie regał, kurde, że wam prześwituje ściana, nie? Więc to bym nie polecał tak robić. To bym nie polecał. Jeśli chodzi o magazyn, to wam pokazałem to. Uzupełnianie skanera wam też pokazałem. O, tak chodzi nasz tutaj magazynier. Tutaj światła zamontowałem, a też widzicie, jest trochę ciemno. Fajnie to też teraz będzie w nocy, że będą te etykiety świeciły. Dobra, możemy zrobić finish day, ale zobaczcie. Przez to more customers wygląda to tak. Mamy tutaj też wam takiego protipa dam. Ja często je też w odcinkach pokazuję. Zobaczcie, mamy jeszcze klientów, oni jeszcze wchodzą do sklepu. Więc nigdy w takim momencie, kiedy wam pojawia się ten komunikat, że wciśnij enter, żeby zakończyć dzień, nigdy, moi drodzy, nie kończcie tego dnia. Nie kończcie tego dnia, bo zobaczcie, ile stracicie kasy. Czy to mi się podoba z tym More Customers? Raz na jakiś czas, tak jak mówiłem, tak. Fajnie, że nie wiem, robimy wyprzedaż, dużo klientów przychodzi, ale sami widzicie, że w przypadku odcinka z modami, no kurczę, już mam wbity nowy level, ta kasa też tak leci. No i oczywiście, jeżeli wy też pracę w to wkładacie, że tak jak o, tutaj na przykład będę sam uzupełniał, to spoko, ale jeśli robicie wszystko tak, że wszystko mam wam uzupełniać pracownik, magazynier, ja mam go chyba w tej chwili jednego albo dwóch było chyba, więc jest dwóch, że wszystko za was robią pracownicy, no to psujecie sobie moim zdaniem przyjemność z całej gry, no bo wiadomo, automatyzacja w biznesie jest ważna, no ale jednak wgrywając moda More Customers, to w tym momencie będzie takie troszkę oszustwo. Tu bym wam nie polecał. Ja jakoś nie czuję tej satysfakcji. Zaraz pokażę wam już podsumowanie dnia na tym modzie. No to robi się... No już widać po kwotach, tak? No będzie 10 tysięcy sprzedaży jak nic. Także tu nie czuję jakiejś tam satysfakcji z tego. Zobaczcie, ci klienci jeszcze chodzą. A tu już dawno po 21. Także ja cały czas czekam. No dobra, może obsłużę jeszcze jednego klienta, żeby tutaj już tą kolejkę, będzie szybciej, no bo oni i tak będą stali. Dnia nie zakończymy, dopóki ten, o, ryż ktoś kupił tylko. No to zaraz pani wydam tu w grosikach. Nie, no to już będzie inny odcinek, jak będę się nabijał z klientów. Swoją drogą ostatnio, słuchajcie, wrzucałem właśnie odcinek, że czy mogę być winny grosika. Jak ktoś już jest na kanale, moi drodzy, wrzucony, także zapraszam do oglądania tej całej serii. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem i oczywiście subskrybujesz, żeby nie przegapić serii. O, zobaczcie. Tutaj, jak widzicie, More Customers, bo to też jest ważna informacja dla tych ludzi, którzy tak jak ja chcą grać realistycznie, ten mod nie zmienia wam kwot zamówień. Ja mam na przykład za te 100 średnio zamówienia, no bo wiecie, no mam dużo już produktów i przypuszczam, że to i tak wzrośnie dość mocno, tak? Ale nie robi wam jakichś ekstremalnych zamówień. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem, widziałem tam gdzieś takiego moda, ale to w ogóle... Bądźcie, moi drodzy, ambitni. O to zawsze będę was prosić, kto mnie zna. I moje podejście do modów to... Bądźcie ambitnymi ludźmi, rozwijajcie swoją kreatywność, nie idźcie na łatwiznę. Także akurat mówię, raz na jakiś czas zastosowanie moda More Customers jest spoko, a tak to ja nie widzę z tego w ogóle żadnej frajdy i zresztą was chciałbym zarazić, no bo jednak tworzenie tego supermarketu faktycznie daje frajdę, jeśli przechodzicie przez to, musicie się głowić, często brać kredyt jakiś. Ja na przykład w tej serii, którą nagrywam, bo widzicie ten olbrzymi magazyn, ale żeby go zatowarować, ja zmarnowałem całą kasę, którą miałem, którą zbierałem, słuchajcie, na rozbudowę. Więc tam poszło grubo ponad chyba 40 tysięcy w towar, jak nie więcej. Tam poszła ogromna kasa, słuchajcie, w towar. Ale czuję z tego satysfakcję, nie? Tylko też wstrzymywałem się oczywiście, moi drodzy, z tym magazynem, bo... No nie działał mi ten mod i to tak jak mówiłem wcześniej, ten mod na magazyn już jest poprawiona wersja, no chyba, że wejdzie jakiś najnowszy update. A, żeby było jeszcze ważne, dziś wszedł update, dziś, czyli 1 kwietnia, kiedy to nagrywam. Mamy wersję gry 1.2.4, tak? Dzisiaj wszedł update, tam coś oni niby naprawili z właśnie tymi magazynierami, tam jeszcze dokładnie nie czytałem. Ale jak widzicie, w żaden sposób to się nie gryzie i ten magazyn nam działa. Także to jest też taki ważny news. Zobaczmy, koniec dnia. To chyba były wszystkie... O, zobaczcie, mamy 157
klientów. Normalnie, gdybym nie używał tego moda na More Customers, miałbym ich chyba z 70, czyli przypuszczam, że to jest tak około razy 2. Około razy 2. No i zobaczcie, obrót, jaki zrobiliśmy, to 10 tysięcy. Już pominę oczywiście ceny tutaj, jakie wydałem na te wszystkie lodówki, nie lodówki i wszystko, to już nawet nie mówię, ale zobaczcie, 10 tysięcy obrotu. Czy to mnie cieszy? Szczerze nie. I teraz zobaczcie, bidet toilet paper. To też jest ten mod, który zmienia to. Sprawdźmy, czy zmienił cenę automatycznie, bo to właśnie dotyczy moda zmieniającego ceny. Zobaczmy, to jest na pewno ten papier. Widzicie? 16,86 ustawił nam cenę 16,85, czyli o grosika mniej. I zawsze jak się będą wam te ceny zmieniały, tak, to wy już nie musicie się martwić, latać. Ja z tym miałem akurat problem, mnie to denerwowało z tymi zmianami cen, a to tylko dlatego, moi drodzy, że no po prostu ten komunikat pojawiał się bardzo szybko. Ja potem musiałem szukać w komputerze i tak dalej. A jeszcze mam jednego moda, moi drodzy, już tak na koniec, bo zapomniałem o tym modzie. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. To jest oczywiście mod, który pokazuje nam stany towarowe. I o co w tym chodzi? Macie dwa nawiasy, prawda, przy nazwie produktu. Liczba w pierwszej nawiasie pokazuje wam, ile macie produktów na półkach w sklepie, natomiast w drugim nawiasie pokazuje wam, ile macie na magazynie. I w przypadku chleba, co akurat w przypadku tego, co zobaczycie teraz na czerwono, moi drodzy, to jest jak najbardziej moje celowe działanie. Czyli zobaczcie, chleb nie mam na magazynie. Te rzeczy, które widzicie teraz na czerwono, ja celowo ich nie dawałem na magazyn i zakładałem, że te, które są gdzieś tam w pobliżu kasy, będę sam sobie uzupełniał. Czyli zobaczcie, wchodzicie w komputer, pomijając fakt, że macie możliwość, zobaczcie na przykładzie chleba oczywiście, że właśnie macie możliwość sobie tu podejść, tak, i zobaczyć te chleby i wtedy zdecydować, czy zamawiacie i możecie pyk, użyć skanera, tak? Nie wiem, na ile to słyszycie, ale jest takie, no takie typowe skanowanie skanerem, nie? Marketowym. To możecie to tak zrobić. I widzicie, no tu mamy w koszyku, ale to już, aha, mieliśmy sprawdzić, czy dostawa. O, zobaczcie, czyli ja nawrzucałem do koszyka więcej produktów, i z $40 zrobiło się 160 i to też musicie pamiętać. Więc w tym momencie pewnie jeśli byście zamówili ze 100 produktów, to ta cena by wzrosła, nie wiem, do $500, czy tam euro, czy złotówek, już nieważne. Wiecie co, uważam tą opcję, bo jeżeli to odznaczymy, to zobaczcie, ta opcja nie. I uważam, że to jest uczciwe. Uważam, że to jest uczciwe, bo tak jakby płacicie kurierowi za to, że wam dostarczy produkt na magazyn, czyli to też nie będzie taka opcja dla ludzi, którzy by już wszystko zaraz chcieli na gotowo, tylko mody, tylko że wy też za to płacicie, to też jest wasz koszt, nie? To jest bardzo ważna informacja i to mi się bardzo podoba, że jest ta cena i im więcej produktów zamawiacie, tym ta cena jest wyższa. Bardzo uczciwa opcja, nie zamawiamy, teraz będę musiał to wszystko z koszyka wyrzucić. Dobrze, no i zobaczcie, i tak jak właśnie mówiłem, tutaj te ilości na zero to są zero na magazynie i ten właśnie chleb. W przypadku tutaj mamy kawę, zobaczcie, na żółto się zapaliła, już pokazuję jakieś rezerwy, tak? Herbata. To są rzeczy, które ja postanowiłem, że będę sam. To są te ciasteczka, jedne, drugie, tam trzecie, jakieś żelki, tak? I to są w 100% rzeczy. Kolejna kawa, kolejna herbata, które... O, ketchup chyba, a to nawet nie wiedziałem, że ketchup i ostry sos ja mam uzupełniać. Czyli muszę uzupełnić. Byłem przekonany i dlatego, widzicie, kiedy zajrzałem do komputera, mogę sobie wiele rzeczy przypomnieć. Ja tutaj już widzę, co zleciłem pracownikom, no bo to, co mamy na magazynie, to oni automatycznie noszą, tak? A to, co mamy na czerwono, wiem, że to ja muszę uzupełniać. I zawsze pilnuję, patrzę na ilości lub po prostu, no u mnie to jest, mówię, w zasięgu wzroku, bo to jest ten cały dział alkoholowy. No i zobaczcie, wtedy na przykład widzę, że piwka się pokończyły, robię sobie skanerem i takie zamówienie oczywiście będę robił, ale to już będę nagrywał konkretny odcinek z serii Supermarket Simulator, do której oczywiście oglądania cię, drogi widzu, zapraszam. To ci chyba pokazałem naprawdę wszystkie mody, jeszcze sobie zerknę w ściągawkę, ale widzę, no o tych wyciszonych samochodach już wam też mówiłem, także spoko. Kasjer, jak widzicie, działa i działa lepiej. No większa liczba klientów. No to już sami ocencie. Ja to widzę okazyjnie i tu się nie chcę powtarzać.
Możecie jeszcze sobie ściągnąć moda, aczkolwiek ja bym go nie polecał, że sklep jest non-stop otwarty, jak tylko wchodzicie do gry. Jest jeden mod, który mi nie działa. Tak, i to od razu wam powiem. On się nazywa Night Glow. Chodzi o to, że światło wam jest non-stop zapalone automatycznie, że zapala się światło, ale to nie wydaje, mi to nie działa. Może też kwestia wersji gry, ale tym się kompletnie nie przejmuję, moi drodzy, to jest jedyna rzecz, która mi nie działa. I tym się kompletnie nie przejmuję, bo te światła zapalam sobie sam. To jest tam jedno kliknięcie, to już tam wiecie, już bez przesady. O, także tutaj jak widzimy, pracownik uzupełnił na nowym regale, czyli w 100% te regały pięciopółkowe działają. Taka sama sytuacja, widzę, jest z zamrażarkami. No, mam nadzieję, że pouzupełnia mi tutaj. No jeszcze tylko nie wiem, dlaczego ta jedna pizza się nie mieści więcej, tak jak tutaj, ale to może właśnie wynikać z tego, że tam jeszcze jakiś update wejdzie, to po prostu nie ma co, wiecie, się wkurzać, lepiej poczekać. Mnie bardzo cieszy to, że dzisiaj właśnie weszła ta zamrażarka, bardzo się ucieszyłem, ja na to długo czekałem i kiedy zobaczyłem, że te kurczaki faktycznie są pakowane tak, jakbym sobie tego życzył, bo ja w swoim czasie tu miałem, słuchajcie, 7 zamrażarek typowo do kurczaków. W tej chwili te 3 zupełności, jak widzicie, mi wystarczają. Nawet przy tej podwójnej by tak naprawdę i 2 wystarczyły. Więc to tyle. Wszystko wam chyba już pokazałem. Nic tu więcej takiego nie ma. Tam są jeszcze jakieś paki na inne kraje, na Rumunię, na ten czy ten. Ale to myślę, że się też pokażą, jak będzie jakiś update i wprowadzą na jakieś polskie przede wszystkim rzeczy związane z Polską. No to pewnie wam, moi drodzy, pokażę. To tyle, bo chyba wszystko wam już pokazałem. Także drogi widzu, gorąca i serdeczna prośba, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, no i koniecznie suba na kanale. Codziennie o 16 staram się rzucać właśnie odcinki z serii Supermarket Simulatora. Także do zobaczenia, trzymaj się, cześć!